Co pan sądzi o flagach ukraińskich na urzędach polskich? No, to jest decyzja samorządów, jeśli czują taką, panie redaktorze, emocję, aby wywiesić flagę ukraińską na swoim budynku, to zostawiam to już ich emocji. Ja wywieszam tylko biało-czerwoną flagę, jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, kocham Rzeczpospolitą Polską. Natomiast jeśli by pan redaktor spytał o flagę czerwono-czarną, to oczywiście bym ją radykalnie takie decyzje potępił. A jeśli jakiś samorząd czuję emocje, aby wywieszać niepolską flagę, to nie mi to, drodzy Państwo, ani jako prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, ani obywatelskiemu kandydatowi na prezydenta oceniać. Ja jestem przywiązany do flagi biało-czerwonej i taką się posługuję przez całe swoje życie. Co pan sądzi o tym, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości zlikwidowano dwie bardzo dobre kopalnie, kopalnie Makoszowy i kopalnie Krupiński? Uważa pan, że to był dobry ruch ze strony rządu prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Ja uważam, drodzy Państwo, że ta transformacja energetyczna musi zachowywać głębokiego społecznego ducha i likwidacja kopalń bez opieki społecznej i socjalnej państwa polskiego, niezależnie od tego, jaki rząd przeprowadza te regulacje, jest rzeczą niekorzystną, nieprzemyślaną i niedobrą. Czyli krytykuje pan rząd PiS-u, tak? Za te decyzje? Krytykuję, panie redaktorze, wszystkie działania jakiegokolwiek rządu przeszłego i przyszłego, które w sposób niezagospodarowany społecznie doprowadziły do tego, że górnicy nie zostali zaopiekowani. Niezależnie od tego, jaki rząd polski podejmował, czy będzie podejmował decyzje, dla mnie osobiście ten aspekt społeczny jest kluczowy. Tak jak powiedziałem panu redaktorowi i państwu, jestem za ochroną środowiska, to jest rzecz naturalna, natomiast jestem przeciwko transformacji, która nie uwzględnia losu i przyszłości górników, a także ich rodzin. Planuje pan odwiedzić również kopalnię w Łaziskach, ponieważ tam kopalnia ma być zlikwidowana za 3 lata. Na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, nie mam takiego planu. Być może taki plan przyjdzie w przyszłości. Panie prezesie, wspomniał pan o tym harmonogramie zamykania kopalń wynikającym z umowy społecznej. Mamy też określone jakieś ramy zamykania elektrowni węglowych. No jaka jest propozycja z pana strony? Ja wiem, że prezydent może nie ma takich szerokich kompetencji, ale czy pan ma jakąś propozycję właśnie na zastąpienie tych źródeł energii? Wiemy, drodzy Państwo, że elektrownia w Rybniku miała być wygaszona w roku 2030 według tej umowy społecznej, a już w roku 2025 ma zostać wygaszona, więc widzimy, że nawet nie zaakceptowana przez Komisję Europejską jeszcze umowa społeczna już jest w trakcie radykalnej, nieustalonej formalnie renegocjacji. Oczywiście moim postulatem jako przyszłego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i ta rzecz, w którą będę się z całą pewnością, z pełną powagą angażował, to jest stworzenie w Polsce stabilnej i elastycznej energii atomowej. To jest przyszłość polskiej energetyki, ale drodzy Państwo, do tego czasu niestety także za sprawą obecnego rządu wiemy, że ten proces się przedłuża, ale do tego czasu musimy korzystać z tych zasobów, które mamy, a tymi zasobami jest węgiel kamienny, węgiel brunatny w zasadniczej części polskiego systemu energetycznego, jak mówiłem, w około 70%. Muszą powstawać źródła energii odnawialnej, nie tylko z energii wiatrowej i z energii słonecznej, ale cały ten zakres źródeł odnawialnej energii. To jest kierunek, w którym powinno pójść państwo polskie. Energia atomowa oczywiście, ale jeśli chodzi o samą transformację, to po raz czwarty powtórzę, bo jest to dla mnie bardzo ważne. Nie możemy oglądać się wyłącznie na schemat Unii Europejskiej i wprowadzania agresywnego Zielonego Ładu, bowiem mamy w Polsce swoje interesy, swoje emocje społeczne, naszych wspaniałych górników, którzy są dzisiaj z nami. Powinniśmy to robić z wielką odpowiedzialnością. Więc odpowiadając na pytanie pana redaktora, to z jednej strony kierunek w stronę atomu, a z drugiej strony kierunek transformacji energetycznej to rzecz naturalna, ale z głębokim poczuciem społecznej odpowiedzialności.
Panie prezesie, Sejm zajmuje się ustawą budżetową, która zakłada ograniczenie pieniędzy na Instytut Pamięci Narodowej. Pierwsze pytanie, jak pan ocenia te działania, a drugie, czy ograniczenie tego budżetu IPN-u będzie miało wpływ na przykład na działania Instytutu przy badaniach ekshumacji na Wołyniu, jeśli Ukraina się oczywiście nie zgodzi? Oczywiście bardzo bolesne są te zmiany budżetu Instytutu Pamięci Narodowej. Straciliśmy 50 milionów złotych, teraz mamy stracić 70 milionów złotych. Chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, że te wszystkie cięcia budżetowe odbywają się bez merytorycznej dyskusji, więc nie wiemy, z czego mamy zrezygnować i jak polski rząd wyobraża sobie funkcjonowanie Instytutu Pamięci Narodowej bez tych środków finansowych. Natomiast zapewniam opinię publiczną, że w ramach tych środków, które zostaną nam przyznane w myśl ustawy budżetowej, będziemy zdolni do tego, aby, tak jak deklarowałem, w ciągu 24 godzin od decyzji strony ukraińskiej podjąć badania ekshumacyjne na Wołyniu, więc to się nie zmienia. Wszystkie zasadnicze cele ustawowe Instytutu Pamięci Narodowej będą nadal realizowane. Jeśli natomiast, drodzy Państwo, Instytut Pamięci Narodowej zostanie postawiony w sytuacji, gdy nie starcza nam środków na funkcjonowanie, to chciałem Państwa wszystkich przekonać, że wyciągniemy wówczas z Muzeum przy ulicy Rakowieckiej drukarki, które drukowały bezdebitowe wydawnictwa w latach 80. Będziemy na nich drukować prawdę historyczną, rozjedziemy się po Polsce, ściągniemy garnitury i będziemy mówić, jak wyglądała historia Polski i Polaków w XX wieku, więc bezskuteczne są te działania ograniczania finansowego Instytutu Pamięci Narodowej, bo nam determinacji i moim pracownikom, współpracownikom do mówienia prawdy o polskiej historii nie zabraknie. Panie prezesie, to w kontekście jeszcze ostatnie pytanie Zielonego Ładu i rolnictwa. Po 10 grudnia spodziewane jest to nasilenie się po raz kolejny fali protestów rolniczych. Czy wyjdzie pan do protestujących rolników? Bo na przykład premier Donald Tusk miał kilkadziesiąt zaproszeń, kilkadziesiąt okazji i nie skorzystał z nich. Czy pan jako obywatelski kandydat na prezydenta spotka się ze środowiskami rolniczymi? Ja, panie redaktorze, nie wyobrażam sobie inaczej. Spotkam się ze wszystkimi środowiskami w Polsce, także oczywiście z rolnikami, które chcą, abym jako obywatelski kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wysłuchał ich, porozmawiał z nimi i na krakowskie przedmieście w przyszłym roku do Pałacu Prezydenckiego zaniósł ich postulaty, bo jestem od tego, aby służyć Polakom i słuchać ich głosu. To samo dotyczy górników, rolników i innych grup społecznych w Polsce, więc wyjdę, panie redaktor. Panie prezesie, dzień dobry. Zapytam jeszcze o drożyznę. Ceny masła w sklepach przekraczają już cenę 10 zł. W 100 konkretach Donalda Tuska był, że będzie taniej, a jednak jest odwrotnie. Tak widzimy, że ceny i energii elektrycznej, i ceny artykułów spożywczych rosną. Mam momentami wrażenie, drodzy Państwo, że jedynym konkretem ze 100 konkretów, który jest realizowany przez obecny rząd i boli mnie to bardzo jako prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, że jedynym konkretem, który jest realizowany w sposób konsekwentny z listy 100 konkretów jest proces reubekizacji i przywracania przywilejów emerytalnych funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Tam konsekwencji, drodzy Państwo, nie brakuje, a w pozostałych sektorach, jak widzimy, 100 konkretów pozostało marzeniem środowiska politycznego nowego rządu. Smutne. Ja będę prezydentem, który realizuje swoje obietnice i się z nich wywiązuje. Gwarantuję to Państwu. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, ostatnie pytanie. Czy czeka Pan na przeprosiny od Telewizji Polskiej, dokładnie TVP Info, za dezinformację, która miała miejsce na jednej z konferencji prasowej, kiedy można było zadawać pytania, a Telewizja Polska powiedziała, że nie było możliwości, jak Pan do tego się odniesie? Ja zupełnie nie oglądam, pani redaktor, Telewizji Polskiej, więc nie jestem wprowadzony w ten temat bezpośrednio. Nie jestem widzem Telewizji Polskiej w dzisiejszej formie, drodzy Państwo. Myślę, że nie będę domagał się przeprosin, bo w ostatnim czasie tyle złych epitetów i złych słów mnie spotkało. Pozostaje na to zupełnie obojętny. Jak widzicie Państwo, można mi zadawać pytania i wówczas także można było mi zadawać pytania, jeśli ktoś, dziennikarz, dziennikarka zinterpretowała to inaczej, to była w błędzie, jeśli przeprosiła, to szlachetne, dobrze.
a jeśli nie przeprosiła, to ja się tych przeprosin nie domagam. Jestem gotowy na to, abyście państwo, no, jestem gotowy i odporny na to, jak państwo czasami w mediach publicznych mnie nazywacie, przezywacie. Ja wiem, kim jestem, wiem, czemu służę, kocham Polskę i Polaków i zostanę prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Miłego dnia. Dziękuję. Dziękuję. Chciałem przede wszystkim podziękować panu prezydentowi miasta Mysłowice, Dariuszowi Wójtowiczowi za zaproszenie, ale pozwólcie też państwo, że rozpocznę od życzeń dla wszystkich górników w dniu ich święta, w dniu świętej Barbary, za ciężką pracę, za ten trud codziennej pracy. Życzę polskim górnikom, drodzy państwo, aby mieli tyle samo wyjazdów, co zjazdów i nie ustawali w walce o polską stabilność, suwerenność energetyczną. I pozdrawiam górników w całej Polsce, tradycyjnym, staropolskim. Szczęść Boże. Drodzy państwo, tutaj na Śląsku bije gospodarcze serce Polski. Serce Polski, które uruchamia cały krwioobieg energetyczny, krwioobieg ekonomiczny i gospodarczy w całej Polsce. I warto o tym pamiętać, warto to doceniać, że do dnia dzisiejszego i bardzo dobrze w polskich kopalniach pracuje około 40 tysięcy górników. W polskiej grupie górniczej jest 36 tysięcy górników. Myślimy o górnikach jako o osobach, które reprezentują też ich rodziny. Samo środowisko górnicze, drodzy państwo, to zdecydowanie więcej osób. Od 2021 roku, drodzy państwo, obowiązuje umowa społeczna. Umowa społeczna, która zakłada, że wygaszenie ostatniej kopalni w Polsce będzie miało miejsce w 2049 roku. Ta kopalnia, którą widzicie, kopalnia węgla kamiennego Mysłowice Wesoła, zgodnie z umową społeczną ma zostać wygaszona w roku 2041. Jak przed momentem mówił mi pan dyrektor, zatwierdzenie tej umowy społecznej, a to się nie dzieje przez Komisję Europejską, da możliwość dyrekcji i wszystkim zatrudnionym tu 3050 górnikom wejść w okres stabilizacji swoich planów i swoich prognoz. Nie możemy doprowadzić, drodzy państwo, do sytuacji, w której powtórzy się scenariusz z początku lat 90. destabilizacji społecznej polskich przedsiębiorstw, polskich kopalń, polskiego rynku pracy. Tymczasem ta umowa społeczna nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską, mimo że w kampanii wyborczej wielokrotnie słyszeliśmy, iż nowy rząd ze swoimi świetnymi relacjami europejskimi w bardzo krótkim czasie doprowadzi do tego, aby umowa społeczna z roku 2021 została zaakceptowana. Mam nadzieję, jako obywatelski kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, o to apeluję, aby dać polskim górnikom poczucie stabilizacji i tego, co będą robić w przyszłości, drodzy państwo, dać tę stabilizację im, ale także im najbliższym rodzinom. Polski miks energetyczny, jak szanowni państwo wiecie, składa się w blisko 70% z konwencjonalnych, tradycyjnych źródeł energii, węgla kamiennego i węgla brunatnego, tylko 17-20% to odnawialne źródła energii. Najlepszym tego przykładem, jak ważne są, drodzy państwo, kopalnie, górnictwo i cały system, który decyduje o energii elektrycznej w naszych przedsiębiorstwach, ale też w naszych gospodarstwach domowych, niech będą dwa przykładowe tygodnie z listopada 2024 roku. W tych dwóch tygodniach aż 90% energii w całej Polsce, drodzy państwo, pochodziło z konwencjonalnych źródeł energii, a tylko 2-3% ze źródeł odnawialnych. Stąd bardzo bym chciał, żeby biorąc pod uwagę suwerenność energetyczną państwa polskiego, porzucić ekoterroryzm, drodzy państwo, ekoterroryzm, który prowadzi do destabilizacji społecznej w Polsce i który prowadzi do braku suwerenności energetycznej
państwa polskiego. Jako obywatelski kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej biorę pod uwagę i oczywiście będę dążył do tego, abyśmy dbali o ochronę środowiska, ale ta ochrona środowiska nie może odbywać się kosztem polskich górników, polskich kopalń i polskiej całej gospodarki i ekonomii państwa polskiego, a takie zapisy niesie niestety w sobie Zielony Ład. Drodzy Państwo, i na sam koniec chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, którą zgłaszali mi górnicy, z którymi rozmawiałem na Śląsku, w tym sercu polskiej energetyki. Drodzy Państwo, otóż problemy kompetencji kolejnych ministerstw i właściwie fasada działania Ministerstwa Przemysłu sprawia, że to Ministerstwo Klimatu odpowiada za konwersję polskiego górnictwa i polskich kopalń. Myślę, że to również jest głębokie zachwianie pewnego balansu, bo w tych rachunkach, które nadchodzą, umyka nam ten społeczny, ten socjalny aspekt pracy 40 tysięcy ludzi, którzy tak głęboko są dzisiaj w tradycji Rzeczpospolitej Polskiej, ale nie tylko, którzy odpowiadają także za naszą suwerenność energetyczną, a tym samym za nasze potencjały gospodarcze i ekonomiczne. Wzywam więc wszystkich Państwa, wzywam polski rząd do tego, aby aspekt społeczny, socjalny polskich górników nie ustępował walce o zdrowy klimat. Dziękuję Państwu bardzo. Pytania można? Proszę bardzo. Panie prezesie, to pytanie dotyczące tutaj też kwestii międzynarodowej, bo równolegle mamy kopalnie, które funkcjonują w Czechach, chociażby kilkadziesiąt kilometrów stąd, czy na przykład w Niemczech, tutaj powołuje się już na kwestię Zagłębia, gdzie jest Bogatynia Turoszowskiego. Mamy troszeczkę wrażenie, że jednak Niemcy czy Czechy są stawiane na bardziej uprzywilejowanej pozycji, jeżeli chodzi o te regulacje Komisji Europejskiej. Czy tutaj nie jest też pole dla głowy państwa w zakresie działania tej polityki zagranicznej? No bo jednak troszeczkę mamy wrażenie, że jesteśmy ogrywani w tym momencie w Brukseli. To oczywiście nie jest jedyny sektor, w którym Unia Europejska, która jest pod przewodnictwem państwa niemieckiego, traktuje państwa członkowskie w sposób nierównomierny. Widzimy i przyglądamy się sytuacji, w której wiele regulacji Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej jest nie tylko kalką realizowaną w poszczególnych państwach narodowych, ale jest pewną kalką w zakresie schematów działania, natomiast z uprzywilejowaniem pewnych konkretnych państw. Dowodem tego jest i gospodarka energetyczna i ten sektor energetyczny, ale także choćby rolnictwo, czego dowodem jest próba regulacji i porozumienia z państwami Mercosur. Więc z całą pewnością prezydent Rzeczpospolitej Polskiej powinien dbać o interes polskich górników, polskich rolników, przyglądać się tej europejskiej konstelacji, próbom nacisku, zupełnej destabilizacji, dopasowania potrzeb państwa polskiego, możliwości państwa polskiego, tradycji państwa polskiego do regulacji europejskich.
miejscach. Tradycyjna barburka, pobudka barburkowa. Thank you.
tak. Grupa górnicza, pobudka, Warburgę, w której uczestniczy między innymi kandydat PiS-u na urząd prezydenta. Piękna górnicza tradycja. Jest prezes IPN i kandydat na urząd prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. O godzinie 8 będzie briefing prasowy, także może zapytamy, co pan Karol Dąbrowski sądzi o likwidacji przez kolejne ekipy w Polsce. Przypomnijmy, jesteśmy w Wysłowicach. Trwa pobudka górnicza, Warburgę. Jest to już tradycją, ludzie wychodzą do okien. Idziemy. Serdeczności również wszystkim życzę. I szczęść Boże, tak.
tym górniczym. Dziękujemy bardzo.